Psychologia kolorów, czyli o tym, jak kolory wpływają na nasz nastrój. Biel. Przez swoją neutralność nie przykuwa uwagi, dzięki czemu możemy zrelaksować się po całym dniu pracy. Daje poczucie świeżości i czystości. W takim otoczeniu odpoczywa się szybciej i bardziej efektywnie. Zwykle nie lubią go osoby samotne, dlatego częściej używany jest wtedy, gdy w domu mieszka większa liczba domowników. Biel daje ogromne możliwości aranżacyjne, jako że dobrze komponuje się z niemal każdym innym kolorem. Niebieski budzi równie pozytywne skojarzenia z morzem i przestrzenią. Działa uspokajająco, sprzyja relaksowi, pomaga zredukować stres i zwalczyć bezsenność. Kolor ten wyrównuje oddech, spowalnia bicie serca i pozwala na naturalne obniżenie ciśnienia krwi. Relaksuje i uspokaja, a do tego ułatwia koncentrację i pozytywnie wpływa na efektywność. Czerwony. Czerwony najsilniej ze wszystkich kolorów stymuluje ludzki organizm. To barwa, która od wieków utożsamiana jest z romansem, miłością oraz pasją. Powoduje wyraźny wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie oddechu i tętna, a także zwiększa częstotliwość mrugania powiekami. Skutecznie pobudza do działania tych, którym energii brak. Pobudza również apetyt, podobnie jak kolor pomarańczowy. Żółty. Żółty jest odważną barwą w aranżacji wnętrz. Daje poczucie radości, ciepła i masę pozytywnej energii. Żółte ściany mogą wprawić domowników w dobry nastrój, dodać energii, pobudzić do działania lub zadziałać odprężająco, a to wszystko w zależności od użytego odcienia. Barwa ta także ociepla i powiększa optycznie pomieszczenie. Fioletowy. W zależności od odcienia fiolety dodają energii lub oddziałują relaksacyjnie. Ciemny, purpurowy wprowadza nastrój tajemniczości i sprawia, że pomieszczenie wydaje się nieco mroczne i magiczne. Rozbudza wyobraźnię, tworząc jednocześnie poczucie bezpieczeństwa. Natomiast stonowane, rozbielone odcienie fioletu stosuje się w terapii przezwyciężania lęków i fobii. Zielony. Kolor zielony to kolor przyrody, a ta oddziałuje na nas odprężająco, relaksująco i koi nasz układ nerwowy. Barwa ta sprzyja uzyskaniu równowagi i spokoju. Wnętrza, w których ściany pomalowane są na zielono, wpływają pozytywnie na samopoczucie przebywających w nich osób. Często można usłyszeć, że barwa ta pozytywnie wpływa na nasz wzrok. Różowy. Róż kojarzy się z radością, beztroską i niewinnością. Ściany w kolorze fuksji będą nas pobudzać do działania, natomiast odcień powstały po połączeniu różu z beżem sprawi, że łatwo będzie się nam zrelaksować i wyciszyć. Kolor ten daje poczucie bezpieczeństwa i sprawdza się przy stanach depresyjnych. Pomarańczowy. Jasny pomarańcz emanuje energią, ciepłem i optymizmem, natomiast jego przygaszone odcienie pozwolą się wyciszyć i skupić. To również kolor wspomagający kreatywność i sprzyjający zabawie. Idealnie sprawdza się tam, gdzie je się posiłki, ponieważ pobudza apetyt i wspomaga trawienie.